Komórkiem i ZBrush'a pojawia się jakieś takie okienko, które można wyłączyć. Zamykam. Na dzień dobry zwyczaj się otwiera Lightbox, z którego możemy wybrać jakiś projekt. Ja tak nie pracuję, więc ja tego Lightboxa wyłączę klikając na Lightbox. U góry znajdują się różne menu, które można przypinać po bokach. Żeby przypiąć dane menu, trzeba mieć rozwinięte te boczki. Tutaj można przeciągnąć. I ten menu jest wtedy tu przypięty. Można sobie przypiąć menu na przykład Brush. Po uruchomieniu interfejs może trochę wyglądać inaczej niż u mnie, ale na dzień dobry będzie tutaj na przykład takie menu Tools i to jest główne menu, z którego się korzysta. Można sobie wybrać jakiś gotowy tool, klikając tutaj. I zazwyczaj ja pracuję ze sferki. Wcisnąłem klawisz T, który odpowiada Edit. Nasz model na chwilę obecną nie jest polymeshem 3D, tylko jest jakimś tam obiektem, na którym nie można, nie powinno się tak naprawdę rzeźbić. Więc jeszcze raz przechodząc, wezmę sobie nowy dokument. To jest Ctrl-N albo dokument, New Document. I teraz tak, tutaj na dzień dobry można sobie ustawić rozdzielczość. Ja sobie ustawiam 1020, 1200, rozdzielczość monitorze taką, więc sobie tak ustawiam. I teraz tak, biorę sobie tą sferkę, stawiam sobie na środku i klikam Edit. W tym momencie nie mam jeszcze wielu funkcji, ale mogę sobie przejść do opcji. Taki element mogę sobie wyedytować, zmienić sobie jego szerokość, liczbę podziałów. Zmniejszyć na przykład na 20, 20. I teraz, żeby rozpocząć pracę, klikam Make Polymesh 3D. Wtedy znikają wszelkie opcje te inicjujące, a pojawiają się inne. W zakładce Tools mamy zakładkę Subtools. I teraz tak, każdy z tych obiektów tutaj to jest taki tak zwany Subtool. I tu ciekawa sprawa, która Wam się przyda, że w momencie, kiedy zaczynam pracować, i zazwyczaj ja pracuję w symetrii poprzez ściśnięcie przycisku X, nie jestem pewien, czy tutaj można. Tu można sobie włączyć jeszcze lokal symetrii, jeżeli obiekt jest trochę przesunięty, jeśli nie jesteśmy pewni. Tak. I zaczynamy edytować na przykład. Jestem teraz w Brushu standard, ale zazwyczaj zaczynam edycję poprzez używanie Brush Move Brush i tutaj w menu jest ich dość dużo i ja pamiętam, że wciskając klawisz My znajdę sobie Brush Move. Jest Move Elastic, Move po prostu i też Topological powinien być T. Ja sobie na przykład mogę teraz wcisnąć V i on mi na ten Brush przejdzie. Nie muszę klikać, czyli tak. Mogę kliknąć tu lub kliknąć Brush na klawiaturze. Brush. Teraz wiem, że Move zaczyna się od My. I wiem, że ostatnia literka, która jest mi potrzebna, to jest V. Nawigacja. Ja używam klawisza prawego myszy i Alta. Mógłbym używać lewego, ale lewym myszy mogę edytować, a prawym mogę klikać w obszarze obiektu i dokonywać rotacji. Z altem mogę sobie panować, czy tam robić pan, obracać, a z kontrolem przybliżać i oddalać. Przód, tył się oddala. Teraz tak, jak zaczynam edytować obiekt, to pojawia nam się historia. Ta historia jest zapisywana w obszarze subtula. Zrobię insert i sferkę. I mam już dwie sferki. Przesunę sobie tą sferkę do góry. Ona już jest w wersji edytowalnej. Teraz tak, ta historia jest tylko do tej sferki, tak? Tutaj jest historia do tej sferki drugiej. I teraz tak, jeżeli ja sobie skasuję tą sferkę, tutaj już Ctrl Z nie zadziała, bo Ctrl Z też działa do tego.
Więc w tym momencie straciliśmy wszystki progres na zawsze. Dobrze, zapiszę ten dokument. Można zrobić save as. Tego nie robimy. Można zrobić sobie save as poprzez fail. I to będzie zapisane w formacie ZPR. OK, mam zapisane. I teraz zrobię sobie drugie save as. Ja zawsze save as robię poprzez tula i zapisuję dużo razy. I to jest zapisane w formacie ZTL. I czym one się różnią? Otóż save as ZTL nie zapisuje historii. Save as. Undo history. Tu się include. Więc jeżeli wezmę sobie x, zrobię sobie wielokrotnie move. Zrobię sobie fail save as. Upr. Zawsze zapisujemy kolejną nową wersję. I zrobię sobie fail open. To on zapamięta tą historię, tak? A jak zrobię load tool, to on tej historii nie powinien mieć. Widzimy. Zobaczmy jeszcze, czy zapiszę. Save as ZTL02 load. Widzimy, nie ma tej historii. Zwane są także ustawienia dokumentu, wszystkie, jak zapiszemy save as, jakieś tam inne rzeczy. Ogólnie plik jest o wiele większy i z mojego doświadczenia ten plik lubi się psuć. W takim razie z mojego punktu widzenia, w momencie kiedy nie pracujemy w jakimś tam na wymuszonej siatce o danej topologii, czyli tego jak ta siatka wygląda, ale też jak ma ponumerowane kolejne werteksy, jakie ma ufałki, to ja nie przywiązuję zbytniej, że tak powiem, zbytniej uwagi do siatki. Więc mogę sobie zacząć tu jakoś tutaj tą siatkę i mogę sobie pracować po prostu na gęstszej geometrii. Jak kliknę z Shiftem, to mam rozwinięte dwa elementy tutaj na przykład i przechodzę sobie do zakładki geometry i tutaj mam takie rzeczy jak podziały i tak dalej. I tutaj mamy taką opcję Divide. Nasz model ma jakieś tam ufałki do teksturowania. Można to sprawdzić tutaj. Mogę sprawdzić sobie tą ufałkę. Tu jest jakaś defaultowa ufałka. W nowym ZBrushu jest opcja taka, że można rzeźbić po rozproszonym obiekcie, więc żeby bardzo wypłaszczoną wodę trzeba zmienić bumpa na flat. Dobrze. To przejdziemy dalej. Teraz tak, możemy pracować ze smufowaniem ufałki. Problem z ZBrushem jest taki, że w momencie kiedy dodajemy sobie divide i model jest, że tak powiem, smufowany, to po pierwsze on się kurczy troszkę. Zawsze ze względu na algorytm, jaki stosuje, ale także kurczę, edytuje trochę ufałki. Więc zazwyczaj, jeżeli mamy model, który ma jakieś z góry wytyczone ufałki, zalecam wszystkim, żeby nie korzystali ze Smooth UVs. Można go włączyć z poziomu potem palenia tak zwanych map, które będą potrzebne do renderingu w jakichś podstawach. Tak więc w tym momencie możemy sobie zacząć ten model dzielić. Kliknę sobie Divide. I w tym momencie, jak wciśnę sobie Shift F, można sobie zobaczyć podgląd tej siatki tutaj. Zaczynam pracę nad modelem. I teraz tak, ja tutaj sobie klikam myszką w tej chwili. Załóżmy, że sobie robimy jakieś podstawowe kształty. Niektórzy mają podejście takie, że preferują pracę na kolejnych subdywizjach. To sprawdza się przy pracy z gotową siatką, moim zdaniem. Teraz sobie klikam sobie brush, clay, C jak clay i B jak build up. Lubię nim pracować. I ja sobie podbiję Ctrl D. Patrzcie, Shift D, D przełącza tutaj. Ctrl D dodaję. Shift D schodzę, mogę sobie pracować. Załóżmy sobie, robię jakąś tam podstawową
Twarz. Ale podbijam sobie. O, tu mnie informuje, że już subdywizje są, więc ciskam po prostu D. I sobie pracuję. No i jeszcze ja nie lubię pracować na takim materiale, więc sobie klikam tu i zazwyczaj pracuję na Basic Material, Basic Material 2. Sobie przełączam, kolor sobie przełączam na jakiś szary lekko. Te wszystkie ikony są zazwyczaj w defaultu tutaj, więc na taki sobie popracuję. No, jakąś tam twarz sobie zrobić zaczynam. Zazwyczaj nie lubię na takiej topologii pracować, że tak powiem, defaultowej, podbijanej. I tutaj też mam prawy przycisk myszy do obracania i lewy. Wciskam sobie B, jak brush. Wiem, że M to jest move i wiem, że pod V jest. I teraz warto pamiętać, że czasami jak dochodzą nowe brusze, to się zmienia. S wciskam, żeby sobie mieć size, zmniejszać, zwiększać. Ewentualnie można wcisnąć spację i tu mamy wszystko naraz. B, T, D, trim dynamic. Zaczynam sobie jakoś tam rzeźbić. I w tej chwili kompletnie mnie ta siatka nie interesuje i to jest jeden z powodów, z którym bardzo lubiłem ZBrush, ze względu na to, że jako osoba, która nie miała kompletnie artystycznego żadnego, jak to się mówi, backgroundu, czyli przeszłości artystycznej, gdyż skończyłem studia inżynierskie i jestem po technikum, ostatnią styczność miałem w podstawówce z plastyką, że tak już powiem. B, C, B, clay build-up. Shift wciskam i mam, automatycznie mi się zmienia brush na smoothowanie. OK. I teraz szybko sobie jakąś tam twarz zrobię. Oczywiście, jak to już wspominałem, nie miałem żadnego backgroundu, po prostu codziennie sobie coś rzeźbiłem, oglądałem, potem zacząłem rzeźbić już z przerwami dwutygodniowymi i takie nieskończone trochę rzeczy robiłem, ale pozwalało mi to w pewnym momencie zrobić, mieć jakiś dystans, nie powtarzać własnych błędów, które popełniałem. I tutaj sobie brush, T, D, trim dynamic, robię sobie tym jakieś powierzchnie. Miałem ZBrusha 2021-7.1. Pozwala mi to na dalszą pracę z tym modelem. Tak więc ruszę sobie jakieś kości policzkowe, trochę zaznaczam, pan jest, to będzie trochę chudy. B, move. I tutaj nie robię szyi i wytłumaczę zaraz czemu, bo szyję sobie dodam oddzielnie z cylindrem. Pokażę dwie metody na dodawanie tego. Tak samo nie robię uszu. Powieki można różnie robić. To wszystko zależy. To jest taki naprawdę proces i można to robić w różny sposób. Jakoś tam potylicy, trochę czaszki. Żuchwę zaznaczę. Ja lubię robić takie małe nosy, w związku z tym, że nic mnie w tej chwili nie każe mi robić jakoś specyficznie. Z tego sobie ten. Wciskam sobie po prostu teraz prawym przyciskiem myszy cały czas sobie rotuję. To jest broda, jeszcze nie ma ust. I teraz tak, w tym momencie mogę sobie na przykład zagęsić go raz, mogę zrobić Dynamesha. I Dynamesh, on jest tak zwany scale dependent, tylko zależy od skali obiektu, więc jeżeli teraz sobie kliknę, mogę sobie na przykład skasować te subdywizje, ale na wszelki wypadek sobie po prostu zduplikuję. Więc jak przejdę do zakładki Subtools i kliknę sobie Duplicate, to powstają mi dwa subtule. To jest taki guzik Transpose.
Teraz wiem i on zrobi taki widok rozstrzelony. Tego pana sobie schowam i zacznę pracować. Pokażę dwie metody. Pierwsza metoda to będzie po prostu zwykły tak zwany Dynamesh. I w związku z tym, że ja lubię na przykład często pracować na gęstszej siatce i lubię, lubię, że tak powiem, rafowo tak wrzucać ten brush, to lubię sobie użyć Dynameshem z tak zwanym Polish. On tak wygładza. Na przykład teraz wybieram sobie Dynamesh, usunę sobie podziały Dynamesh, to on teraz ma taką gęstość siatki. Wynika to z po prostu wielkości, to jest rozdzielczość, to nie zależy od ilości poligonów. Mogę sobie zmienić i teraz jak już mam zrobione Dynamesha, to mogę wcisnąć Ctrl i przeciągnąć sobie tak zwaną maskę, o tym też zaraz. Jeżeli coś zrobiłem, to on tego Dynamesha zadytuje. Jak widzicie, zmniejszyłem tą rozdzielczość, to on się zmniejsza. No i czasami lubię sobie tak zejść niżej i pracować na siatce, która jest niżej, ale wydaje mi się, że 128 będzie mi całkiem wygodnie pracować na tym. I teraz tak, mogę sobie zrobić teraz tego Dynamesha i mogę sobie zrobić na przykład wsadzić sobie cylinder. On się pojawi mniej więcej tej samej wielkości co ta sferka. W momencie, kiedy pracujemy na gotowych meszach, które mają gotową skalę, to może być różnie. No i tak, mam ten cylinder. I co teraz? Mogę tego cylindra wziąć i wziąć, cisnąć przycisk S, zrobić tego bardzo duży tutaj ten brush i sobie przesuwać, tak? Ale mogę też cisnąć W. I teraz defaultem w ZBrushu jest ten pivot. Ten pivot też ma symetrię. W momencie, jak wcisnę przycisk Alt, to mogę go przesunąć w bok. Trzymając Alt, mogę go też rotować, żeby mi było wygodnie. Wciskając Alt i klikając na jakiś ten, to on się przyklei. Kliknę Alt i tutaj teraz lewym przyciskiem kliknę, czy tam tapnę sobie na tablecie, to on się przyklei, tak? Jak tutaj kliknę, to on się zresetuje do środka, ale jak wcisnę z Altem, to pivot się poprawi, taki freeze transform w majki. No dobrze, mogę tak, ale mogę też wcisnąć, wciśnijmy Y i przejdę do starego typu ZBrusha. Teraz tutaj sobie przycisnę i przeciągnę w dół z Shiftem i pojawi się taki ten. I nim też, klikając za środek, mogę przesuwać. Klikając za jeden koniec, mogę przesuwać w drugą stronę. I to jest Transpose Tool wciąż. I takie o różne rzeczy można robić. Mogę zmienić na R jak rotacja. Tu jest początek pivotu. Tu jest następuje rotacja. Tu przez środek jest rotacja przez środek. W związku z tym, że jestem w symetrii, to on wokół tego tutaj leci. Jeżeli sobie zrobię tak, wyłączę symetrię, to on się zaczyna obracać. Wcisnę Alt. No właściwie nie Alt, tylko jak złapię w środku za małe kółeczko, to on zaczyna rotować, a jak przez ten to przesuwać. Tak samo tu za małe kółeczko mogę złapać. Właściwie to działa za to. A jak wcisnę za duże kółeczko, to on przesuwa góra-dół. No ale przejdźmy, jeszcze raz wcisnę Y i przejdźmy do zwykłego pivota. I wciskając Alt mogę sobie przesunąć. Załóżmy tu, sobie trochę przerotuję tą szyję. No i teraz wciskam przycisk Q i jestem w brushach. Brush MV dla pewności. Wciskam X z powrotem, żeby była symetria. I zaczynam edycję szyi. Dobrze. I teraz w ten sposób zrobiłem sobie szyję. Mogę zrobić sobie Ctrl D i on się zagęszcza. Ale też mogę sobie na przykład wymaskować kawałek i wciągnąć Ctrl D i on mi coś tam powie. Sobie usunę wtedy Ctrl D i teraz mam zagęszczenie punktowe. Zazwyczaj na czymś takim kompletnie nie pracuję, chyba że sobie przejdę na przykład jakiś inny brush albo brush Trim Dynamic. Mogę sobie włączyć Sculptis Mode. On jest pod przyciskiem obok Entera, jak widać, tak tylda chyba się nazywa. Tak jest, tylda. I mogę zacząć sobie lokalnie, lokalny Dynamesh robić taki. Nie welduję rzeczy ze sobą, rzadko z niego korzysta. Mogę sobie takim brushem, nie zwracając uwagi na jakąś tam topologię, sobie pracować. Mogę sobie ze smoothem zrobić. Im większy brush, im mniejszy brush, tym się robi gęściej, im większy, tym rzadziej, więc trochę jest to niewygodne. Move nie ma tego. Flaszka i build up ma, jak widać. Ja tam wolę sobie na zwykłym
tutaj zrobić i włączę sobie Dynamesha i teraz mam równomierną siatkę. I teraz tak, można sobie jakieś tam równe podejście zrobić do tej szyi. Mogę teraz sobie, żeby mi było wygodniej, wziąć i zrobić sobie, wsadzić tu kulkę po prostu tutaj i zacząć edytować. Insert sphere. Ok, teraz tą kulkę mam. Przejdę sobie, to sobie zmniejszę. To będzie moja grdyka. I mogę sobie brush trim dynamic zrobić. Ojej, X. I jest, pracujemy w symetrii. Czasem, jeżeli zdarzy nam się, że pracujemy, jeżeli odel jest asymetryczny, jest symetryczną, ma siatkę, to można spróbować przejść tej deformation, osia X w naszym przypadku, zrobić mirror. On tutaj flipuje, a smart resym zrobi ten. Więc czasem, jeżeli chcemy, na przykład mamy tak i smart resym nie chce zrobić tego, co by chcielibyśmy, to można zrobić sobie mirror i wtedy smart resym. Opcja, że jeżeli model jest kompletnie niedobry, to można przejść do zakładki bodajże geometry i jest zakładka Modify Topology, można zrobić Mirror and Weld. I on wtedy tam zrobi, załóżmy, ja bym sobie przesunął ten model trochę i wcisnę sobie Y, przeciągam i wtedy jak zrobimy tak, to on jest w jednej osi, a jak sobie przeciągnę, wcisnę Shift, to on będzie w jednej osi. I lekko go sobie przesunę, żeby, bo już mi mirror tamten nie zadziała, ale mogę sobie zrobić mirror and weld. Sprawdzę sobie stare. Powinno działać, czemu nie działa? Local symmetry wyłączę. O, local symmetry przeszkadzało. Dobra, i teraz mam taki obiekt, trochę siatka mi się nie podoba. Mogę też włączyć z powrotem symetrię. I teraz jak mam tak pivot, to mogę sobie ścisnąć W i jak go przesunę, zobaczmy tak z shiftem, jak go sobie przesunę, to on sobie się ściśnie, bo z dwóch stron zostanie ten. I teraz mogę sobie zrobić Dynamesha. Jakoś tam mam siatkę. No dobrze, ale wciąż te obiekty są oddzielnie, tak? No to teraz ten obiekt po prostu zmerdżuje te wszystkie obiekty. Raz, dwa, trzy. I teraz tak, ja to zmerdżuję teraz za pomocą Dynamesha i zrobię, zobacz, zachodzę sobie na ten tool, na którym pracowałem, zrobię sobie merge down. I tu ważna rzecz, w momencie, kiedy pracujemy na obiektach, które tak naprawdę nie idziemy demaszować, ale chcemy mieć je w jednej grupie, czyli w jednym subtoolu, żeby sobie szybciej na przykład wypalać mapki i nie chcemy stracić żadnych informacji, to ważne, żeby było merge UVs. Tego nie używałem nigdy, a ciekawi mnie w tym momencie. Zobaczmy, merge down. Ok. Tu jest, mamy informację o tym, że zobaczmy sobie teraz ten obiekt. Jak zrobimy weld tools, wciąż jest niepołączone. Weld by działał, jakby były otwarte obiekty. I teraz mogę sobie zrobić znowu Dynamesha. I teraz warto pamiętać, że w momencie, kiedy zwiększysz na ilość poligonów, on wciąż będzie robić to samo poligonów, więc będzie to trochę rzadziej się robić. I tutaj zrobiłem sobie Dynamesha przez przeciągnięcie Ctrl Shift, bo już mamy zaznaczoną. Mogę też sobie włączyć i włączyć Dynamesha. I teraz zobaczycie, że są dwa kolory. Te rzeczy to są tak zwane poligrupy. One mogą w późniejszym czasie pomagać w pracy. Na razie o tym nie będę wspominał dalej. No i teraz mamy szyję złączoną, ale wcześniej mamy grdyki. Tak? No i teraz grdykę możemy trochę zrobić inaczej. Możemy wziąć na przykład boolina. Jest coś takiego jak live boolean tutaj. Wyłączę solo. Tutaj teraz w tej chwili mam włączone odejmowanie. Tutaj trzeba zaznaczyć taką strzałeczkę. Jest start, odkąd się zaczyna. Tu można sobie różne tryby. Tutaj jest wycinanie, ujęcie, odjęcie, a tutaj jest suma. Tak naprawdę trzeba zwracać uwagę też na... suma,
zdjęcie. Trzeba zwracać uwagę na to, w którą stronę są tak zwane normalsy. Normalsy to są kierunek takiego, bo każdy poligon ma swój kierunek, więc w momencie, kiedy na niego patrzymy z tej strony i nie mamy włączonego double sided, kiedy widzimy dobrze, nie jest przezroczyste, przykładowo tak, znaczy, że normalki są do nas skierowane. Teraz są normalki skierowane w drugą stronę. Ale można czasami sobie włączyć double sided i widzimy z dwóch stron, ale wciąż wtedy będą mogły się zaczynać inaczej zachować te operacje dodawania. Tak więc w tej chwili możemy zrobić tego boolina i teraz przejdziemy sobie do zakładki boolean i zrobić sobie można make boolean mesh. Ja on tutaj sobie teraz przygotowuję tą siatkę i ten boolean mesh on się robi w oddzielnym toolu. I to sobie mogę teraz zmienić go. Tutaj mamy te wszystkie tule zapisane, tak naprawdę można sobie zobaczyć. Tu jest jeden, tu są jeszcze jakieś stare, potworzone, więc tu mamy tego naszego po tak zwanym boolinie. I teraz tak. Boolin jest fajny o tyle, że jak mamy dwa obiekty, które już są fajnie zrobione i nie chcemy używać Dynamesha, bo Dynamesh jest trochę problematyczny w niektórych obszarach, o czym zaraz powiem. Dobrze, ale teraz jak zrobić, żeby to tu się pojawiło? Skoro tu jest w toolach, to tak naprawdę możemy to wziąć sobie z insert i go znaleźć. I teraz sobie znajdziemy go. I tu mamy już, tak jak weźmiemy sobie solo, wizualizujemy, to już mamy go zrobionego. Czemu ja tak lubię robić sobie boolinami? Bo czasami mamy coś takiego, że mamy na przykład powiekę i tu mamy jakieś takie krisy, albo mamy pachę i tam są blisko siebie poligony i tam trzeba bardzo wtedy mocno robić, że tak powiem, tego Dynamesha, inaczej te rzeczy złączą się. Tak samo złączą się w momencie, kiedy robi się palce i one są blisko siebie. Dobrą opcją jest, by zrobić sobie operację typu boolean i następnie można zrobić sobie z-remesher i projekcję. Tu czasami ludzie myślą, jak robić powiekę. Ja sobie wrzeźbiam powiekę. Sobie. Nie patrzę, po prostu rzeźbię, mogę sobie włączyć Dynamesha, on nie traci. A, mówiłem o tym, że lubię polish czasem używać, czemu lubię używać polish, bo on tak trochę wyczyści tą siatkę, tak? Czasami lubię włosy robić takie rzeźbione tym. No i tutaj sobie mogę brush dam standard, lubię i używam, on normalnie wrzeźbia, tak? Ale ja lubię sobie podostrzać nim z altem, jest alt służy do tego, żeby na odwrót używać brusha. Brush, MV, Move. Mogę sobie z kontrolem wcisnąć kontrol i teraz tu mamy różne tryby brushy. Zazwyczaj lubię maska. Sobie zaznaczę. Kształt wewnątrz mi się podoba, na zewnątrz mi się nie podoba. I teraz sobie Move'em sobie ruszam z widoku kamery. OK. I tu mam jakiś taki. Pan nie ma jakiegoś wału oczodołowego zbytniego. Mogę tego polisza wyłączyć. I cały czas tak naprawdę jak zmieniam brush, ja korzystam zawsze z kluczy brush, clay, build up, brush, ds, brush, tam standard, brush s3 bodajże, slash, bst, standard, pre, inflate, brush, inflate, inflate, inflate nie ma. Czasami brushy mi się mylą, bo korzystam także z, jest, brush, inflate i n. Inflate. On wypycha po każdej normalnej. Wciskam sobie S, powiększam. Większe kości policzkowe. Tu
dam standardem, teraz sobie porobię trochę. Ja to sobie wrzeźbiam w tej chwili. Ale czasami na przykład chcę sobie jakąś specyficzną zrobić kształt. I teraz coś takiego mogę zrobić, coś takiego sobie jak brush, insert brush B. I teraz sobie ja zazwyczaj używam prymitywy. Nigdy nie pamiętam, który jest który. I wtedy pojawi się u góry takie. Na przykład wybiorę sobie go i on robi tak. Klikam na środku, bo on ten, i on dodaje nam geometrię. Reszta się maskuje i wszystko, co jest zamaskowane, nie jest pod edycją. Mogę sobie wcisnąć W, Y, żeby był ten pivot. Jeżeli chcę, żeby on był wyśrodkowany, wciskam sobie Alt, wciskam sobie Home, chyba wróci do tego. Reset, on jest wtedy tutaj, a z Altem sobie mogę przesunąć. To warto popróbować, tam są jeszcze jakieś deformery, z których nie korzystam. OK. No i teraz sobie przesunę i chcę, załóżmy, że chcę mieć czoło. I teraz sobie korzystam z tego opcji, że rzeczy są wymaskowane. Wciskam Ctrl D. Niestety... Ctrl D. Niestety ten Ctrl D nie powoduje zesmufowania tego poligonów, jak jesteśmy w tym, ale mogę sobie zrobić tego tutaj, że tak powiem. Ten. I ludzie potrafią tak robić sobie, dzielić powieki, górną, dolną wstawiać. No i mam teraz... Już, ale tak powiem, jeszcze raz Ctrl D. Mogę sobie zrobić tak. Czasami są te wały oczodołowe. Sobie przejdę tu. Mogę sobie wyłączyć X. Mogę sobie zrobić, wcisnąć Ctrl. Jak z kontrolem sobie przesunę na obiekcie, który jest odmaskowany, to go zduplikuję. Jego sobie zmniejszę. Całego. Mogę sobie wziąć, przemieścić go jeszcze za pomocą transportu. Teraz przychodzę sobie brush move i mogę sobie zrobić na przykład ten wał tutaj jakiś tam oczodołowy. Trochę mi przeszkadza, który ten jest już rzeźbiony. On tu jest przykładowo już. No i jak już mam wszystko zrobione, to mogę sobie z kontrolem odmaskować. Jeżeli mam zaznaczony dynamesh, wcisnąć sobie Ctrl, przeciągnąć jeszcze raz i już mam dwa. Widzicie, trochę traci na rozdzielczości, bo zagęszczyłem, więc mogę sobie zrobić 256, załóżmy. Mogę sobie ścisnąć poliszo, żeby trochę go wypoliszował i już mamy. Nie podoba mi się spory, tak? Wezmę sobie tak, pyk. No, bo coś się dzieje dziwnego, nie wiem co. Zobaczmy jeszcze raz. Zobaczmy, czy nic nie jest schowanego. Zobaczmy sobie, co jest Ctrl W, żeby wszystko było. Zobaczmy. Ciekawe. Jest chyba jakiś bug. Że tak powiem, 128 dam z powrotem. Nie powinno się tak dziać. Możliwe, że wynika to z jakiejś reprojekcji. Wyłączymy sobie tutaj, o tego startu sobie włączymy. Zostawimy samo. Ułożone jest. O. No niestety coś tu się dzieje. Może historię usunąć trzeba. Draw. Stroku to było draw, nie pamiętam już. Momencik. To chyba nie to. References. Może w tu zakładce. O właśnie, jak mówiłem, tu weszło w nią, ono znikło. Zobaczmy sobie. Draw to raczej odpowiada za to, jak to jest wszystko wyświetlane. Dynamics nas nie interesuje. O, tutaj jest edit. Jest. No i tu mogę sobie zrobić delete, undo, history. Tak. Już nie mam. Zobaczmy teraz dynamesza. No jednak dynamesz tutaj coś psuje. Odrobinę. Można sobie zduplikować ten obiekt wcześniej.
No ale w każdym razie nie mam tej drugiej strony, więc sobie przechodzę z powrotem do geometrii i robię sobie, przechodzę sobie do zakładki, przepraszam, do subtoolsów, do zakładki, do geometrii i przechodzę sobie do Modify Topology, jest coś takiego Mirror and Weld i on zawsze z lewa na prawo przerzuca. Mogę, wtedy mamy taką siatkę, która jest przez środek takim tym przedzielonym, mogę sobie jeszcze raz Dynamesha zrobić, z powrotem łączyć X-a, wysmusować sobie wszystko z Shiftem. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem takiego postępowania, więc sobie tak przerzeźbię wszystko. I teraz tak, ja mogę sobie te resztę subtooli tak naprawdę pokasować. Delete mi jest potrzebny. Lubię sobie trzymać jakąś sferkę u góry. Gdyż pierwszy subtool trzyma nazwę. Zobaczmy, który to jest. Shift F solo. To jest stare. Mogę go usunąć. Tu sobie zapiszę, tu sobie zrobię głowa. I nie używam polskich znaków ani podkreślników. Jak chcę zrobić Save As. Znaczy tak. Ja pracuję na ZTL-ach. Save. I teraz tak, im gęstsza jest siatka, tym nasz model trochę słabiej pracuje, że tak powiem, smooth. Weźmy tą tykę trochę. I teraz tak, jak tak nam trochę słabiej pracuje, wciąż nam nie zależy na topologii, ale chcielibyśmy jakoś mieć podziały na siatce, to ja sobie taką głowę duplikuję. Mam wciąż X. Osobiście lubię sobie porobić teraz z kontrolem maskuję, porobić sobie jakieś poligrupy. Zaznaczę sobie na razie wszystko na ten. Jak wszystko jest zaznaczone, to wszystko zmarzuję. Będzie miała jedna poligrupa. Będzie druga. Trzecia. Szyję sobie. No, są jakieś tam zaznaczone poligrupy. Mogę też zobaczyć takie jak BZR z Remesh Guides. Mogę sobie narysować jakieś guidy, niby one pomagają. Tutaj po prostu przesuwam tym, żeby się działo coś tak. Tutaj tak bliżej, żeby było tej topologii takiej. Dobra. No i teraz sobie zrobię Zero Mesher. I tu w przeciwieństwie do zakładka geometry Zero Mesher, w przeciwieństwie do Dynamesha mogę ustawić ilość poligonów i dla całej postaci lubię trzymać w ogranicie 15 000 poligonów, dla głowy wystarczy 5. Mam symetrię, można ustawić sobie ustawienia Adaptive, czyli to będzie tak, że im jest więcej detalu, tym on będzie tam starać się robić gęstszą siatkę. To sobie, zmniejszę troszkę. No i trzymanie tych krzywych. Keep polygroups. Użyję nowej polygrupy. Ja nie jestem jakoś tam przekonany wybitnie. Można wcisnąć teraz Alt i wtedy jest trochę alternatyw. Trzymając Alt wcisnąć z remesza, trochę inny algorytm remeszowania. Ale on tutaj sobie przeprocesuje teraz tą siatkę. I ona jest teraz trochę rzadsza. Czy super? To ja nie wiem. Można jeszcze raz coś zrobić. Bez alta zobaczmy. Mi te osobiście te grupy tylko kolidują. Zobaczmy sobie bez. A. Cofnę sobie do siatki gęstszej. Poligrupy włącz, adaptive. Curves. Dobra, zobaczmy tak. Czasami trochę gęściej głowę też robię. No ale mi to jakoś wybitnie nie zależy. Chciałbym sobie zreprojektować tą siatkę, żeby była równomierna. Tak? No dobra, jest ta głowa. Jakoś ta siatka jest. Ten. I teraz mogę sobie tak wziąć tą geometrię,
sobie zagęścić divide. Raz, dwa. No myślę, że starczy. I zreprojektować na to. To trzeba schować. To będzie zreprojektowane, co jest widoczne. Teraz tak, jak reprojektujemy, to ten nasz model, że tak powiem, strzela takiego promienia w stronę tej siatki, której będzie szukać, więc czasami jest tak, że są miejsca, gdzie są koliduje i ten promień trzeba po prostu zmniejszyć lub schować kawałek siatki, na które projektujemy. Ja używam często przyłączę, wciskam sobie, można sobie wcisnąć H, K, Ctrl i zacząć wymaskować kawałek i klikając z Ctrl na zewnątrz odwrócić maskę i można sobie zrobić reprojekcję tylko kawałka. Więc jak przejdę sobie z zakładki Project, on projektuje kawałek, ale w związku z tym, że wiem, że to wszystko się projektuje i nie będzie jakichś wielkich problemów, to sobie robię projekcję taką. To mogę już sobie skasować, bo na tym nie chcę już pracować. I teraz tak, i tutaj mam teraz Shift D, mogę zejść niższą siatkę, więc łatwiej mi jest poprawiać jakieś większe bryły. Im rzadsza siatka na dole, tym lepiej tak naprawdę. No ale mi to nie przeszkadza. Jak zwykle używam B, Play, Build Up, poprawiam sobie większą bryłę, sobie klej następną mastoid, czyli ten mięsień tutaj idący od żuchwy do obojczyka sobie wrysuję, sobie grydykę i mogę pracować dalej. Tak jak mówiłem, pięknie nie zależy na tej siatce, ale czasem dobrze jest coś tam zrobić, że tak powiem. I teraz jeszcze tak zrobimy taki, sobie zrobię taki szybką maskę tu. I teraz opowiem, czemu nie używam Dynamesha czasem. Załóżmy, że tu jest tak, Brush Move. I tutaj mamy dużo ludzi. Ja na przykład jestem osobą, która ma dość mocno zarysowany ten wał tłuszczowy, jak ja to mówię tutaj. I w momencie, kiedy będziemy używać Dynamesha i mamy już to zrobione na właściwej topologii, to nam się po prostu zepsuje, nawet na niewłaściwe, niekoniecznie właściwe, ogólnie już tego wtedy się nie używa zazwyczaj, jak coś takiego ma się zrobionego, chyba że się po prostu rzeźbi do low poly, do gier, gdzie nie używa się tego, nie ma się tego w geometrii, ale zazwyczaj już wtedy w ten sposób. Robię, że nie używam Dynamesha. I teraz tak, Dynamesh. Tu mogę sobie wcisnąć Yes. I jak widzicie, tu mi znika, więc trochę gęściej. Dynamesh, Yes. No i wciąż znika, bo on coś nie chciał. Tutaj No trzeba wcisnąć. Przepraszam, wtedy on tutaj nie sfrizuje tej transformy. I teraz jak będzie tutaj, będziemy robić to na rzadki mesze, to tutaj zaczyna głupić detal. A jak będą palce, to zrobi się błona między palcami. W momencie, kiedy sobie robię jakąś luźną rzeźbę, to nie myślę o tym, żeby zrobić jakąś topologię na usta. Po prostu sobie robię duży, dam standardem sobie przesunę. Tutaj zrobię już sobie brodę jakąś. Te usta są dla mnie za nisko teraz. Też czasami jak robię jakieś stylizacje, to... No i teraz na przykład sobie mogę wymaskować kawałek tych ust. Ctrl W. I teraz mogę sobie łatwiej pracować na tym. Przyłączę sobie na tego pana, bo on mi pozwala łatwo izolować te. Mogę sobie zacząć kształtować te usta, na przykład Move Brushem. Tak, standard brush tutaj. Z Ctrl Shift wcisnę, to sobie odwrócę. Brush, move. Zaczynam kształtować drugie usta. Dobrze sobie zrobić, zamaskować krawędź. Może masking przejść.
Mask by Features i Border może być. I teraz już nie przesunę tego środka ust. Wiem, że jest wymaskowane tutaj. Dam standard. Wciąż nie martwię się o siatkę. Trochę zarysowane. Przerysuję trochę te usta teraz. Znowu dam standard brodę. Resztę build up. Usta wchodzą pod spód. Ale tu jest szkic, więc nie martwię się o siatkę. Dobra maniera sobie zapisać. Save as. Teraz subtools, jak zobaczymy, zapisuje się na to drugą brush, taki dynamic, brush inflate, mogę sobie górę sobie zamaskować. Brush dynamic, usta też pod spód. Control i maska usuwa maskę. Tutaj sobie podkreślę, bo tutaj zawsze jest ten kształt. I tu nie patrzę, czy mam tak mało to pole, czy tak mam dużo. To jest 10, mogę trochę zmienić kształt żufy. Shift D mogę zrobić, będzie łatwiej. Kompletnie mnie nie przejmuje się topologią, jak mówiłem już. Cofnąć mogę w każdej chwili. Uszy mogę dodać jako osobny tool, mogę nawet użyć brusza, który ma jakieś tam pseudo uszy. Mogę sobie wziąć, załóżmy, tu żuchwa idzie, wymaskować kawałek i wyciągnąć sobie jakąś formę ucha. Altem sobie i move'em wyciągam w drugą stronę. Wygodnie jest, nie muszę patrzeć z kamery. Z altem sobie wyciągnę w tą stronę. I tu jakiś tam brushem wstępnie mogę sobie wziąć rotację. Ja tu lubię sobie Y wziąć, sobie przeciągnąć tu i z góry sobie popatrzę i tu wychodzi uszy. I teraz chciałem zauważyć, że cały czas pracujemy w orto. Ja to lubię pracować w orto, bo wtedy widzę proporcje. Można włączyć sobie perspektywę. Oczywiście jak ją włączam tutaj, to przechodzę w zakładkę Draw i przełączam sobie na 28. Jest to najbardziej zbliżone do ludzkiego oka i ważne jest, żeby mieć postać na środku świata, bo ZBrush nie ma prawdziwej perspektywy, oszukuje, że tak powiem, i może to spowodować jakieś błędy. Ja to lubię sobie pracować bez. Bo widzę proporcje mniej więcej. Z altem sobie odwracam tray dynamic, żeby sobie dziury robić. Mam standard, podkreślę troszkę łóżko. Mogę włączyć tą perspektywę, bo tutaj o, widzicie, graf 28, obiekt jest mały. Z perspektywy to trzeba patrzeć też sobie z każdego widoku bardziej. Można sobie włączyć tą perspektywę. I teraz tak,
Często jak pracujemy na kawałku obiektu i potem dodajemy na przykład ciało, ta perspektywa się trochę zmienia, więc sugeruję mimo robienia wody, jeżeli nie ma jakiegoś skanu lub jakiegoś tego, to żeby sobie zacząć rzucać sobie resztę ciała, bo ta perspektywa trochę się zmienia. Albo zblokować sobie gdzie indziej. Ogólnie, jeżeli chcemy coś pomierzyć, to warto jest kompletnie wyłączyć perspektywę. O, tu lecę sobie trym dynamesz, że tak powiem. Tak jak mówię, czasami wygodniej jest mi. Wygodniej jest mi czasami wziąć. Oddalam sobie czasem obiekt, żeby widzieć też proporcje, inaczej to wygląda wtedy. Mask control pen. I lubię sobie wziąć tego dynamesza czasem i włączyć sobie polish. Zobaczmy, co się stanie. Trochę się wygładza, trochę może za mocno. Co mogę podbić rozdzielczość do 200. Szczególnie jak robię coś takiego, co wyglądać ma jak trochę jak rzeźba, to lubię sobie to pogrzebać. Shift, move. Brush standard. Nic specjalnego nie używam do tego. Jeszcze
Szczerze mówiąc, nie lubię rzucać też referencji do ZBrush'a. Wolę sobie położyć je z boku, można pure refa, w związku z tym, że tu robię trochę takiego. Z głowy robię trochę. Więcej z głowy. Jak mi się podoba, to nie? Więc jeżeli komuś się. No to wtedy tak nie patrzę na to, co nie. Ctrl-W, mieć jeden wireframe, Ctrl-W, drugi. Mamy poli grupy. No i też. No, można sobie wstawić jakieś oko. Ja to lubię po prostu sobie sferkę wstawiać. Insert sfer. Wyłączam solo. Wyłączam. Nie mam włączonej symetrii chyba. Nie mam. Więc sobie mogę zaznaczyć w ten sposób z Shiftem. Wciskam E jako skalę i za ostatni ten zmniejszam. Ewentualnie przechodzę na Y i trochę szybciej może się zmniejszyć to oko. Oczy są całkiem małe, ale jak robię szkic, to tak naprawdę nie zwracam na jakieś uwagi zbytnio. Często nawet je dostosowuję do tego, co w produkcji już by nie przeszło. O, tu mam floor, shift F, to chyba nie, W, nie, F, to jest zoom, floor wyłączę, zobaczmy jaki skrót, shift P. I teraz tak, jak mam taki jeden obiekt, to robię sobie robić Z plugin. Subtool Master i Mirror. I potem już mam dwa obiekty i mogę pracować sobie F, Shift F, wyłączyłem Brush Move na jednym obiekcie. Widzicie, tutaj straciłem dość sporo detalu. No ale się nie przejmuję, bo sobie go otworzę potem, że tu usta są w złej, kompletnie w złej pozycji, więc bym tak naprawdę pewnie potem jeszcze je przerobił. Nie za piękny ten nasz pan wyszedł. I to jest przykład na to, że wszystko, na wszystko potrzeba czasu. Ja trochę ostatnio mniej rzeźbiłem, więc też musiałbym, że tak powiem, odrdzewieć. Nie mam też żadnej jakiejś wybitnej referencji. Więc to też by znikło w pewnym momencie. Teraz sobie brush insert. Te primity wezmę sobie sferkę. Jakieś kaptury mu zrobię. Zmufuję je.
Wyłączę sobie Backface Masking w Brushu. Tu mam otwarty już Brush. Masking. Powinna być zakładka gdzieś. Auto Masking. Backface Masking jest. O, wtedy mogę je złączyć, bo inaczej zaczynają działać. Siebie. Naprawdę sobie wyrzeźbię anatomię potem, więc by sobie jakoś tam go. Control Dynamesh, Brush ten Dynamic z Altem. Dynamesh. Ja w Dynameshu mam Polish, więc sobie wyłączę. Alt, Brush ten Dynamic, Altem zrobi mi wypłaszczy trochę. I Dynamesh. Wyskonfuję sobie. Robimy z niego trochę większego karka zaraz. I właśnie to jest zaleta zetki, że można sobie szukać tej formy. Ja sobie to Dynamesh zmniejszę, oleję sobie ten detal trochę. I właśnie jak będziecie pracować na wyższej rozdzielczości, to trzeba by było wtedy trochę znaczy w większym modelu, to trzeba by było te rozdzielczości po prostu kręcić bardziej. Teraz można zobaczyć, jak perspektywa się trochę zmienia w momencie, kiedy dokładamy następne elementy. Ok, przejdźmy sobie w takim razie dalej do pracy nad tym wstępnym UL-em, żeby na jakimś etapie go po prostu zamknąć. W takim razie w tej chwili zamaskowany kontrol i przeciągnięcie, żeby włączyć maskę. Mam tajne mesza, którego nie chcę. Brush dam standard i sobie nie patrząc na to, jak zachowują się dane te, zaczynam sobie rzeźbić. Brush trim dynamic. Zobaczmy, czy nie mamy jakichś niepotrzebnych subtuli. Mam tylko oczy. Coś dziwnego się dzieje. Live view włączymy. Nie powinno się tak dziać. Brush. Sobie na wszelki wypadek zrobię reset all brushes. Brush ten dynamic, zobaczmy. O. Backface masking prawdopodobnie był włączone. Zazwyczaj jest tak, że to włącza się dla każdego brusza oddzielnie. Trochę takie problematyczne. Robimy jakieś basta. Klatki piersiowej. Brush done standard. Tutaj zawsze wyświetla się rodzaj brusza, alfy. Sobie zesmufuję. Usta właściwie do odtworzenia. Tu też się zrobiło z siatką nieprzyjemnego. Ctrl D, wciąż jest coś nieprzyjemnego. Premium Dynamesha na rozdziałce 100, 50 w tym przypadku. No.
Więc tak naprawdę na początku używamy tylko brasze jakieś podstawowe. Warto jest spojrzeć sobie z każdego widoku, zobaczyć, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens. Tu mam przecież miejsce na zęby. Odpowiedniej długości. Tym jeszcze ten pan trochę patrzy nam z podełba w tym momencie. Czasami tak jest, że model na początku pracy wyglądał trochę lepiej niż w trakcie. Można się cofnąć, ale ja się tym nie przejmuję. Po prostu bardzo często przerzeźbiam model, żeby wyglądał inaczej. Z prawym przyciskiem się obracam. Z Altem sobie panuję. Z Shiftem mogę sobie zrobić obroty takie co 90 stopni. Funkcję dotykową sobie włączyłem. Dobra. Więc tak naprawdę teraz sobie będę sobie tak freeformować tą bryłę. Jeżeli chcecie, to możecie kontynuować oglądanie. Tak naprawdę tu nie będzie już nic takiego technicznego, które będę tłumaczyć, chyba że przejdę do kolejnych etapów. Po prostu będę robił do momentu, aż mi się podoba. Możliwe, że nawet wywalę oczy, potem je wstawię z powrotem. Na jakimś etapie pracy lubię zaczynać sobie pracować claybrushem.
schowam z to, czy są niepotrzebne na chwilę obecną. Przeszkadzają mi tylko. Tablet mam rozdzielone na trzy monitory i też czasem mi to przeszkadza. Teraz tak, tu może trochę techniczna rzecz. Podoba mi się, że on patrzy w dół, niewygodnie jest mi. Tutaj sobie mogę kliknąć i będę wszystkie niezamaskowane elementy rotować. Teraz mogę sobie zamaskować wszystko za uchem. Trochę bardziej tym uchem podytować, nie wprowadzając na kształt czaszki. Albo na kształt żuchwy. Sobie wyłączę to na nasze, żeby się nie przeszkadzał. Naprawdę dobrze jest pracować z jakimiś referencjami, bo tak teraz tak trochę tak grzebie, nie wiem w jakim kierunku idę tak naprawdę. Połowę zrobię. Trym dynamik. Chcę wypłaszczyć trochę. Dodam trochę rozdzielczości, Ctrl D, jeden poziom, garaż standard. Garaż trend dynamic, dolna powieka, brush dam standard, sobie podrysowuję krawędzie na razie, wszystko na ostro. Robię te powierzchnie. Już klej, tu jest za płasko. Znaczy sobie z dołu. Brush standard sobie zarysuję jakieś tam piękne dziurki do nosa, żeby coś się działo. Płatki nosa mocniej. Taki kartonowy się robi. No ale może trochę to zmienimy. Przyjmę jeszcze oczy.
tutaj fajnie jest czasem sobie wziąć do Transport Mastera i Smash. I on mi teraz zrobi jednego tula z tego, z różnymi tymi. I mogę sobie też wziąć X i pracować na wszystkich tulach razem połączonych. Razem z oczami. Ja wiem, że te oczy wtedy są takie oszukane, bo zawsze w powiece siedzą. No ale dla nas to... Wystarczy. Tutaj też mam, są podzielone to wszystko na poligrupy, więc tu nie można robić poligrup, bo się skaszani. No to normalnie rzeźbić. To jest najniższy level, więc jeżeli będziesz dużo rzadszą siatkę, to będzie nam dużo łatwiej pracować z jakieś przepracowywanie form czy coś. No zazwyczaj tak naprawdę używam głównie Move Tool'a. No i tu mogę sobie przejść z powrotem, z plugin, to powiedzmy jeszcze Subtools. I pracować dalej na jednym Subtoolu. Z Altem mogę się przyklikać na Subtoola. Mogę do nich cofnąć historię. Z powrotem, jeżeli jest. A, V to zmienia kolor w ogóle. Alternatywy. A C to bierze, próbkuje kolor skądś, więc zazwyczaj C. Ten ma Colorize włączony, więc jakiś jest kolor na poligrupach. Zaliłem ten wał, muszę położyć. Będę mógł większy kark. Wejdę sobie poziom niżej. Szczerze mówiąc, to trochę tak niewygodnie jest pracować, kiedy jeszcze ma dużo podziałów. Więc pewnie zaraz zrobię Zero Mesher na jakiś niższy level. I zacznę pracować z niższymi podziałami. Trapezoid tu schodzi na kark. Jeszcze tutaj czaszka trochę. Wszelkie deltoidy, czyli naramienne barków, boczne, przednie, można myślę, że zarysować. Sternokleinomastoid, czyli ten mięsień tutaj sobie mocno zarysuję. Obojczyki. Fajnego charakteru tu nabrał. Oczy lekko przymrużone. Czasami pokuszę się, żeby górny level skasować.
Lubię sobie paintbrusha zmniejszyć i jechać małymi wartościami. Jechać rzeźbić małymi wartościami. Wtedy więcej razy sobie ten zostawić jakiś temat mniejszym. Stać jakiś ślad. Dlatego lubię tymi, bo nie za mocno wypycha, jednocześnie widzę kierunki wszystkie, gdzie co idzie. Chcę zaznaczyć mięśnie klatki piersiowej, to jest wolniejsze. Jest autosave. Ja często go wyłączam. Napiszę sobie tego pana. Widzicie, żadnych wybitnych braszy nie używam. Nie mam coś takiego, że alfa. Alfa to można sobie potem przejść w detal. Nie jestem fanem detalowania modelu. Ale też to postaram się poruszyć. Ten model zrobię stylizowany, żeby było po prostu łatwiej nie iść w anatomię jakoś wybitnie. Nie będę poruszać jej, bo to każdy tak naprawdę powinien przerysować, przejść samemu. Tak naprawdę albo odejmuję, albo zdaję sobie bryły. Lubię sobie przerysowywać tu pewne mięśnie. Kości policzkowe. Tak mięśnie chyba się tu ma. Kolega ma taki e-bookinator, czy coś takiego, nie się nazywa. Jak Marlon Brando z chusteczkami w tym. Lubię dodawać. Pewnie sobie otworzę książkę anatomii potem, żeby zobaczyć jeszcze raz niektóre ryły. Tu jeszcze trochę jest jedno. Mniejszym braszem, mniejszymi wartościami, tym fajniej to wygląda.
I potem zacznę jakieś takie ekstrakcje, porobię jakieś dodawanie meszy, więc jakieś branie porobimy, może jakieś włosy. Insert brush sobie omówię. Na razie takiego i pana. Trochę przerysowaną bryłą, zawsze oglądam dookoła model. Przedłużę trochę tą kość policzkową. Naprawdę nie ma jakiegoś złego środka. Tą bryłę można ten. Niektórzy mogą robić ze skanu, więc mi tam obleci. I to są takie podstawy, wzetki. Lubię sobie zarysować na ostro tą krawędź nosa. Brush clay, teraz na miękko trochę. Ja trochę taka wątła jest. Karka. Ja lubię kulturystykę, więc nie będę ją żałował. Bo tym łatwiej jest czasem przerysować taki. Kośmiczkowo przerysujemy jeszcze bardziej. Uszy. To co tu będę robił? Dam standard. Jakieś podcięcie ucha. Mocno zarysowany pędzelek taki. Fałdka tłuszczu z tyłu jakaś. Kość na czaszce tutaj lekkie. Więc dopóki to zaczyna fajnie wyglądać, będziemy lecieć. Mamy to jakieś ćwiczenie. Teraz wszystko jest ze skanów robione, więc fajnie jest nauczyć się robić jakieś w miarę stylizowane postacie.
No tutaj trzeba tak tą grykę trochę tak podrysuję, żeby był taki trochę Flex Louis. Kulturysta. No taki ten. To, że ten model teraz tak wygląda, nie znaczy, że on będzie tak cały czas wyglądać. Na razie nie używam. Podrysujemy trochę jeszcze mięsień żuchwy. Widzicie, grydyki jeszcze w ogóle nie ruszałem, tak naprawdę gryka, ona powoduje sliding tu. I jeżeli robimy do filmu, to to powinno być zrobione w symulacji lub jakimś rigu, dodane wypchnięcie. I to, co Was zaskoczy, to jest ważna umiejętność, ale ważniejsze jest często umiejętności techniczne, bo czasem model robi się po kimś i trzeba go skończyć. Dobrze jest obejrzeć model z daleka, by ta perspektywa nie zaburza, wyłączyć perspektywę, zobaczyć sobie, ponieważ są odległości. Myślałem, że może chociaż tę klatkę piersiową i barki zrobimy. Więc teraz tak, nie mam żadnego problemu z podesem niższy lewy, Shift D. Inflate brushem sobie, nie patrząc na siatkę, sobie tutaj powiększę. Mogę sobie tym wziąć. Usunę Delayed Hire, nie są potrzebne. I Shiftem sobie. O, trochę za duży brush. Wyczyścimy niektóre rzeczy. Włączę.
Jak widzicie, przełączyłem sobie na Sculptris Mode, żeby się nie bawić. Tak naprawdę już nie jest potrzebny. I tu teraz właśnie zabrakło mi tego Dynamic Size. Tutaj sobie zwężę, bo ZBrush nie ma ten. To włączę na 10. Myślę, że zrobimy go. No, maska mi się przełączyła z tym. Dobra, to tak, mask klasy. Jak klikam z kontrolem, to mi się ten skrót na odwrót się też zmienia. Kontrol. Bardzo często, jak mam już nawet bryłę, to jak zaczynam dochodzić kolejne elementy ciała, to je zmieniam. Po prostu by bardziej pasowały do bryły postaci. Czasami się wracam do pewnych rozwiązań z powrotem. Z altem sobie lubię tak wypchnąć na zewnątrz, zawsze po normalnej wtedy wypycha. I czuję, że pana skulę do przodu trochę. I na tym na chwilę obecną skończymy.